Cześć, ja jestem Łukasz i witam Was w moim pierwszym unboxingu. Unboxing, na który bardzo, bardzo długo czekałem. Jest to takie małe urządzonko. Pewnie wielu z Was nie domyśla się, co to jest, ale po opisie wiecie, co to jest, ponieważ jest w opisie dokładnie, co to jest za urządzenie. Czekałem na niego bardzo długo, w końcu się doczekałem i postanowiłem zrobić właśnie dlategoż mój pierwszy unboxing. Jest to kamerka GoPro 3 Hero Black, oczywiście plus. No i cóż, może przystąpię sobie tutaj do odpakowania tej paczuszki, która przyszła. Ja tu mam taki nożyk, bo bez nożyka będzie ciężko. Tak więc tu sobie może przetniemy to. O. Dosyć dobrze zapakowana paczuszka. Dobra. Fajnie. Dosyć. Na pewno dobrze jest zapakowana. Mam nadzieję, że nie jest uszkodzona. Bo wtedy byłby problem, ale... Ja myślę, że nie, że jest fajnie zapakowana, dosyć szczelnie. Tutaj mamy taką folię czarną na górze. No, ściągaj się. Dobra, czarna folia poszła. Oczywiście mamy tutaj kolejną folię. To jest taka normalna, że tak powiem, bąbelkowa. Bąbelkowe kuleczki. Wszystko ładnie obklejone. Dobra. Okej. O, to zawsze było takie fajne, jak byłem mały, to robiłem sobie tak, o, strzelać, to się tu nie strzela. Jakaś tandeta chińska. O, tu strzela teraz. O, fajna taka bąbelkowa właśnie ten folia. Ale ją też wywalamy. I przechodzimy do tego, na co czekałem. A więc GoPro 3 Hero Plus. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj te kamerki Wam pokażę. O. A tak na marginesie, jeszcze byłem ostatnio u fryzjera, także nowa fryzura jest. Jakby nie było, nowy image. No i cóż, opakujemy sobie tutaj z tej folii, która jest oryginalna. Okej, no i mamy tutaj jest oczywiście paragon, czy też fakturka, co to tu jest. Aha, paragon zakupu tutaj jest w funtach dokładnie. To sobie zachowamy. Gdyby kiedyś trzeba było jakąś gwarancję albo coś, mam nadzieję, że będzie wszystko działać. Tak więc zawsze warto takie paragoniki sobie różne zachowywać, ponieważ w razie jakiejśkolwiek reklamacji bez tego no jest czasami ciężko. Pudełko widzicie, tak to wygląda mniej więcej. O. Teraz trzeba by to było jakoś otworzyć, że tak powiem. Na razie nie mam pojęcia, jak się za to zabrać. Tu jest jakaś... Widzę zamknięcie jakieś. Ja to spróbuję przeciąć. Może tutaj tak do kamerki przetniemy. O. O. Dobra. Otwórzmy i zobaczmy, co się stanie. Za bardzo nic się nie dzieje. Nie wiem, kurwa, jak to zdjąć, żebym nie chciałbym tego od razu uszkodzić. Czasami mam takie zdolności właśnie, że kurczę, co otwieram, to często coś uszkodzę na początku i później są problemy. Aha, tu jeszcze jest, widzicie? O, tutaj jest taki dzyndzel, tutaj jest, jego też trzeba odkleić. Dokładnie, jego też odklejamy. Jeden i tu jest drugi z tej strony, o. Dobrze, ładnie.
teraz nam to wychodzi. Jest, jest kolejny kartonik, mamy zdjęty. No i cóż, mamy kolejny kartonik, już drugi. Odklejamy to tutaj. Dokładnie. Tak. I to się zdejmuje bodajże. Jest, jest zdjęta pokrywka. No i tu mam moją kamerkę GoPro 3, dokładnie, w takiej właśnie fajnej obudowie. A więc mogę się z nią nawet kąpać, mogę z nią pływać na basenie, super. O, to się tu jakoś da bodajże wyjąć chyba. Nie, to się tak tutaj otwiera, dobra, tu są jakieś takie zatrzaski. Ale jak to się kurwa zdejmuje? To tu jest przyklejone chyba, więc nie bardzo. Jest jakaś instrukcja, są też naklejki z GoPro, proszę, jest reklama GoPro 3. Tylko teraz tak, jak tą kamerkę, że tak powiem, wydostać stąd? Tu jest jakiś zatrzask. Kurwa, ja mam wrażenie, ja mam coś, że ja to chyba zaraz uszkodzę, a nie chciałbym tego uszkodzić. Nie wiem, jak to się kurde otwiera. A, dobra, tak, spoko. Tutaj do góry. I co teraz? Co teraz? Tutaj jest chyba, o, tu jest taka biała guma, która zabezpiecza to przed, przed właśnie wodą. I teraz spróbuję ją jakoś wyjąć, tą kamerkę. Nie wiem, czy mi się kurde uda. Jest, kamerka jest wyjęta, mam kamerkę. Tu jest ta obudowa, którą też nie wiem jeszcze, jak się ściąga. Dobra, ja może przedstawię troszkę kamerę, żebyście lepiej tutaj widzieli od razu z biurka, jak to wygląda dokładnie z mojego stolika. Tak więc damy sobie inny widok. Okej, dobra, jesteśmy z powrotem. Już tutaj kamerka jest ładnie na stół ustawiona, tak więc możecie sobie zobaczyć, o, tak wygląda GoPro 3. Hero Plus, dokładnie, jest taka malutka sobie kamerka, albo tak musicie zobaczyć, o, tak lepiej widzicie, nie, chwila, tak, okej, tak musicie widzieć, tak jest okej. No i cóż, sama kamerka jest bardzo, bardzo malutka, jak widzicie, mieści się dokładnie mi tutaj na palcu, o, że tak powiem, także bardzo, bardzo malutka. Dobra, kamerkę to sobie odstawimy na razie i mamy tutaj kolejny bajery. Tu jest pilocik, ale którego dalej nie wiem, jak się ściąga z tego tutaj. Nie wiem, czy tu trzeba jakoś to podłożyć, czy coś. Czy tu jest jakiś taki dings? O, może tak. Może nie. Jak to się cholerstwo ściąga, kurde? Tu są jakieś takie też, jakieś takie dziwne zatrzaski. O, gumeczki, to może coś da. Dobra, wyciągnęliśmy tutaj, były takie gumki, o, w tym miejscu. Te gumki wyciągliśmy. I tu mamy dwa takie też takie zatrzaski. Ja je nacisnę, zobaczę, czy coś mi wyjdzie z tego. Sekunda, tak, coś tu wychodzi. Jest, mam, wyszedł mi pilocik. Pilocik także tutaj do kamerki GoPro 3 został dołączony. To jest to wersja Black, a więc wersja ta najbogatsza z tymi wszystkimi możliwymi, dostępnymi bajerami. Pilocik jest po to, żeby nie trzeba było, jak gdzieś mamy kamerkę na głowie, nie trzeba się dupić tutaj z naciskaniem tego playa, tylko po prostu można naciskać tutaj sobie, jest pilocik, który mamy gdzieś w kieszeni, naciskamy i kamerka też nam się, że tak powiem, nagrywa. Tu jest jakiś, że tak powiem, zatrzask jeszcze, nie wiem, po co on służy, ani do czego. Nie wiem, to jeszcze do tego są jakieś baterie, bo nic tutaj nie widzę. Aczkolwiek może jakaś ładowareczka jest w środku też tutaj właśnie do tej kamerki. A czy do tego pilociku? No zobaczymy dalej. Dobra, pilocik mamy ładnie tutaj otwarty. Także ja go tutaj odłożę na bok na razie. I teraz mamy tą obudowę wodoodporną, którą kurde nie wiem, jak się zdejmuje z tego cholerstwa. Czy tu jest jakiś przycisk remove, ale jak to działa? Tu właśnie jest ten remove, o. Ale jak to się zdejmuje, nie wiem.
No właśnie, tu jest remove, ale jak to działa, cholera? Czy to się jakoś otwiera, czy... Kurde, czy ten... Ciężko mi powiedzieć. Aha, tu jest taki ten, taki dings też. O, dobra, jest. Tu są dwa takie... też takie zaczaski, które trzeba ściść, że tak powiem, do kupy. I wtedy wypychamy tą obudowę. O, i obudowa nam też wychodzi. To jest obudowa wodoszczelna, jak już mówiłem, tak więc z nią możemy się kąpać, pływać na basenie, na zjeżdżalniach, gdzie tylko chcecie. To pewnie tu jakoś się rozkręca, pewnie można to, że tak powiem, rozkręcić. O, chyba tak, nie chcę tu coś od razu nic urwać. A to się chyba rozkręca i można jak gdyby bez tej obudowy też działać. Nie wiem, czy można, wiem, że jest taka możliwość też, że można tą obudowę przykręcić na jakiś patyk bodajże, czy tu się nie, tutaj nie ma nic. Czyli gdzieś pewnie tutaj będzie można jakoś, będzie możliwość przykręcenia tego GoPro 3 na patyk. Cały czas patrzę, czy wy dobrze widzicie, czasami tutaj gdzieś mi się przesuwa trochę. Ale dobra, tutaj guziczki działają, widzę, więc jest ok, ten też działa. Są dwa takie guziczki właśnie do funkcyjnych klawiszy. Dobra, guziczki działają, jest ok. Tak więc obudowę odkładamy na bok. Mamy tutaj kamerkę, jest pilocik. Dobra. No i oczywiście mamy tutaj kamerkę, tak jest, dobra. To się chyba nam na nic już nie przyda, bo to tak chyba jest tutaj w całości, że tak powiem. Tylko teraz mi się to zamkło, jak ja to otwarłem. Tak, dobra. To jest chyba w całości tutaj, że tak powiem, przyklejone, więc z tym nic nie zrobimy. Będzie na... to nawet taki fajny stand-upik właśnie na nagrywanie jakichś vlogów będzie, bo sobie będę to mógł położyć. Tutaj sobie tą kamerkę ładnie włożę. I będę sobie mógł kręcić na tym jak najbardziej jakieś fajne vlogi albo coś. Mam nadzieję, że ta kamerka ma dobry mikrofon. Nie wiem jaki ma, bo nie sprawdzałem, nigdy nie miałem okazji. Ale mam nadzieję, że mikrofonik będzie w niej dobry, będzie mnie dobrze słyszeć. Co my tutaj mamy dalej? Dalej tu mamy jakieś instrukcje, szmery, bajery, książeczki. Tak jest instrukcja obsługi. I co tutaj mamy? Też jakaś instrukcja. Ja z reguły nigdy tego nie czytam. Instrukcji też nie, ale odłożymy na razie, także żeby nie było, bo mogę mieć jakiś problem z tym. I tu mamy środeczek. Środeczek też ładnie sobie otwieramy. I tutaj jest pełno jakichś fajnych bajerów z tego co widzę. Co my tu mamy? Mamy tutaj jakieś uchwyty. Nie wiem na co to kurde jest wszystko. Będę musiał sobie, że tak powiem, na necie gdzieś poszukać, poszperać. To chyba jest na jakiś rower albo na coś, nie wiem. Tu mamy kabelek USB, a więc będziemy sobie mogli tą kamerkę właśnie na tym kabelku podłączać. Dobra. Cóż my tu dalej mamy? Zobaczmy, co tu się kryje. Ładowareczka USB, dobra. I tutaj jest jakiś też uchwycik, nie wiem na co, to najprawdopodobniej na jakiś kask chyba, albo na coś. Kuźwa, tu jest masa tych uchwytów, ja nie wiem w ogóle do czego połowa tego tutaj służy, więc będę się musiał z tym zapoznać. Aha, tu jest ta niby ładowarka i to chyba się ładuje jakoś, nie wiem. Tutaj tego za bardzo nie podepnę, więc ta ładowarka chyba jest do tego tutaj pilociku, tak to mniej więcej by wyglądało, ale jak to się tu kurwa wkłada, zabijcie mnie, ale wam nie powiem na razie. No bo nie wiem, wydaje mi się, to jest chyba do tego, bo tutaj są dwa takie dingsy w środku, o, widzicie, elegancko, i tutaj też mam dwa takie, więc to pewnie jakoś trzeba będzie ze sobą zgrać, ale na razie nie mam pojęcia jak, będę musiał chyba zajrzeć jednak do tej instrukcji i zobaczyć jak to działa. Dobra. No i co my tu mamy dalej, jeszcze zobaczmy, tu jeszcze są jakieś bajerki. Dodatkowa obudowa na z tyłu, na szybkę, jakby nam ta gumka, że tak powiem, już zeszła cała, albo też jak, wiadomo, że jak zamoknie, to może się rozmoknąć, może się rozerwać. Także mamy dodatkową właśnie obudowę na tą naszą tutaj
skrzynkę wodoodporną na te pudełko. I tu mamy jakieś same takie naklejkowe rzeczy, z tego co widzę. Co my tu mamy? Mamy tutaj chyba na jakiś kask bodajże i nie wiem, czy na jakąś, czy jakieś, na jakieś narty, czy też inne mocowanie na kask. Także dwa mocowania tutaj są. I oczywiście bateryjeczka. Bateria do kamerki. To jest akku jakiś. Dobra, tego tu chyba się nie od tego wywuje, czy też się to od tego wywuje. Nie wiem, ja tego na razie nie ruszam. Bateria ma 3,7 V, 1080 mA. O, tak wygląda dokładnie. Bateria GoPro 3. I ją się wkłada pewnie gdzieś tutaj do kamerki. Chyba tutaj, bo tutaj jedynie by mogła wejść. Tak więc zaraz zobaczymy, czy to gdzieś tutaj wchodzi, czy też nie. Tutaj się nic nie otwiera mi. O, jest, wypadła. Dobra, super. Tak więc to wkładamy sobie tutaj. Dokładnie. Zamykamy. Jak to się zamyka? Dobra, tutaj jest tak, taki dings. I powinno to zacząć fungować. Dobra, kamerka jest, bateria jest w środku. Tak więc ja ją może włączę. Aha, ale nie działa. Dobra, być może nie jest naładowana. Tak więc nic mi się tutaj teraz nie pokaże. Będę musiał ją załączyć do... Czy ją też tutaj się włącza? Sorry. O! Dobra, kamerka została włączona, tutaj jest power, ja ją tutaj włączałem, to nie, tutaj się ją włącza. No i kamerka została włączona, no SD, dokładnie, nie mam karty do niej SD, będę sobie musiał jakąś włożyć i przetestować, jak to wszystko działa, że tak powiem. Tutaj chyba się wkłada karty w tym miejscu. Oj, tu są jeszcze jakieś USB, HDMI, no super. I tu także jest wejście mikro SD właśnie na karty. Karty na razie nie mam, ale kartę sobie sprawię w najbliższym czasie. I oczywiście przetestuję, jak to wszystko śmiga, jak to wszystko tutaj, że tak powiem, funguje. No i cóż, na tym chyba powolutku zakończymy mój unboxing. Aha, tu jeszcze widzę, jest jakiś taki, nie wiem, czy to jest do Wi-Fi, czy do czegoś, taki guziczek tutaj mamy. Chyba do Wi-Fi to będzie. Oj, nie wiem, czy widzicie, ostro i złap się. O, jest tutaj ten guziczek na dole, tutaj, o, dokładnie. To jest bodajże guziczek do Wi-Fi. Dobra, ja sobie kamerkę na razie wyłączę, żeby mi się tutaj bateria nie rozładowała całkowicie. Jakieś dziwne dźwięki wydaje. Znaczy dziwne, no, dziwne pewne, że one są do włączania i do wyłączania. Dobra, w pudełeczku czy coś jeszcze jest? Coś tu jeszcze mamy, jakiś bajer jeden. Jest tu jakaś taka... zawleczka, nie wiem na co, być może można gdzieś ją przypiąć. No i nic tu więcej nie ma. Pudełko jest puste, tak wygląda pudełko po GoPro 3. Oczywiście wersja black, jak widzicie, pudełko czarne, jedne są potem jeszcze srebrne i wersja white. Ja wziąłem tą, w sumie tą największą, bo chciałem zobaczyć, jak to wygląda i podobno jest najlepsza, bo ma lepsze kolory i jest lepszy w niej obiektyw. Okej, ja Wam dziękuję serdecznie za ten unboxing. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobał. Tą kamerkę bym chciał właśnie wykorzystać do kręcenia gameplay, a także do moich vlogów, które również będę dla Was teraz, myślę, robił częściej. Bo gdy macie taki sprzęt, no to powiem Wam, grzechem jest nie robić właśnie vlogów lub też nie kręcić różnych fajnych materiałów. Z mojej strony to było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hey, Oz!